To można zaczynać. Dzień dobry. Program nosi tytuł Kulisy Sławy. Można powiedzieć pompatyczny. Kuba, miałbym do ciebie taką prośbę, ponieważ mamy bardzo mało czasu, ale chciałbym, żeby ten kawałeczek, który zrobimy o tym, o mnie, o starym człowieku, żeby nie był, jak to Myśliwski nazywa, produktem społecznego spożycia. Mamo, nie jestem już małym chłopcem. Jan Nowicki, aktor filmowy, telewizyjny i teatralny. Zagrał m.in. w Wielkim Szu, Sanatorium pod Klepsydrą czy Magnacie. Przez 30 lat był związany z Narodowym Starym Teatrem w Krakowie. A więc świat nie miał się skończyć wraz z moją śmiercią. Udało mi się zagrać w paru przedstawieniach z Jankiem razem, głównie telewizyjnych, ale w teatrze też. I było to zawsze jakieś takie święto dla mnie, że mogłem z nim grać. Ciekawa osobowość, ciekawy człowiek, wspaniały, wielki aktor. Ale gdybym miał ci coś radzić, to pamiętaj, że nasza wielkość polegała również na pewnej nonszalancji. Ja poznałem Jaśka w 68 roku, kiedy ja miałem lat 16, a Jasiek 27. Był pierwszym amantem Polski wtedy, prawda? 27-letni Jan Nowicki. No coś cudownego. Pełen podziw dla niego. Trudno byłoby wymienić wszystkie filmy, w których Janek zagrał. 240 filmów. Powiadasz 240 filmów. Od razu sobie pomyślałem, że im więcej, tym gorzej, wiesz. Nadmierne powodzenie bardzo często zaświadcza o biedzie, albo o rozpaczy, albo o nadmiernych oczekiwaniach, co jest przejawem złego smaku. Także za dużo tego było. To moje udane życie wcale nie musiało tak samo przebiegać. To się zorientowałem wtedy, kiedy usiadłem po raz pierwszy w życiu nad białą kartką papieru i zrozumiałem, że pisanie jest w ogóle czymś absolutnie znakomitym, dającym możliwość do hulania wyobraźni, dający suwerenność, nie dający pieniędzy, ale jest zajęciem absolutnie męskim. Jest po prostu moim przyjacielem, który zawsze da mi dobrą radę i mnie wysłucha. Ale też jest w stanie zrobić z tobą po prostu największą głupotę, żeby po prostu było wesoło. I nigdy z nim nie ma nudy. Po prostu nigdy. Jak byłam mniejsza, to nauczył mnie grać w karty, w pokera. Jeździłam z nim dużo samochodem, uczył mnie prowadzić. No i dzięki niemu zwiedziłam kawał świata. Wielki Szu z niego? Oczywiście. Oczywiście. W kartach to szczególnie nie da się go ograć. Chyba tylko raz mi się udało.